poniedziałek, 12 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Coraz więcej śniętych ryb i coraz więcej pytań. Wyłowiono ich już tony. Wojewoda śląski określił sytuację jako kryzys ekologiczny. I choć służby twierdzą, że sytuacja na Dzierżnie Dużym i w Kanale Gliwickim się stabilizuje, to lokalni wędkarze są innego zdania. Czy katastrofy można było uniknąć? I czy są sposoby, żeby zapobiec podobnym sytuacjom? Sprawdziliśmy, jak działa model prognostyczny zasolenia wody, uruchomiony właśnie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Karolina Komada. 10 dni i ponad 21 ton śniętych ryb to bilans trwającego kryzysu ekologicznego na jeziorze Dzierżno-Duże. Lokalni wędkarze już przed weekendem spotkali się z nami, by rozmawiać na temat śniętych ryb. Teraz wzięli sprawę w swoje ręce. Grupa chłopaków po prostu zorganizowała się, dosłownie w kilkadziesiąt minut trwało gdzieś tam z jednego wieczora, aby samemu posprzątać część tych właśnie ryb, które zalegają jeszcze po tych ścinach właśnie w tych najbardziej newralgicznych punktach, które najbardziej są teraz zanieczyszczone, że tak powiem, tymi rybami. Nawet między chłopakami, którzy sprzątali te truchła tych ryb, wypływały cały czas świeże ryby, które resztkami sił próbowały się ratować. Zbiornik wodny jest nieustannie monitorowany. Do poniedziałkowego popołudnia, jak informuje rzecznik wojewody śląskiego, Dzierżno Duże było kontrolowane przez 11 łodzi i kilkudziesięciu pracowników. Dodatkowo dochodzą kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednak ich aktualne dane są niepokojące. Z próbek pobranych 10-11 sierpnia wynika, że wzrósł poziom złotej algi. W próbach pobranych z łódki mówimy o ilościach około 187 milionów osobników na litr. Podobnie w próbach pobieranych w czwartej sekcji kanału Gliwickiego jest obecna złota alga. Jesteśmy także w trakcie kontroli w zakładach, które działają w okolicy zbiornika Dzierżno Duże. Jedna z tych kontroli się już zakończyła i nie stwierdziliśmy, żeby działalność tego zakładu miała wpływ na jakość wody. Więcej złotej algi to większy problem jej eliminacji. Te wszystkie wysiłki, co są obecnie robione, są robione na małą skalę, natomiast to jest potężna skala. Kanał Gliwicki to jest 1 000 000 m3 wody. Moim zdaniem trzeba przywrócić w sposób kontrolowany przepływ wody w kanale gliwickim, wymianę wody, doprowadzić do tego, żeby zmniejszyć populację Prymnezją parwą w samym kanale. A teraz doprowadziliśmy do skumulowania się tego, w ogóle były ograniczone śluzowania, były ograniczone pływania i to powoduje, że te zakwity są bardziej intensywne. Problem ze złotymi algami powraca jak bumerang. Opracowany przez IMGW model prognostyczny zasolenia wody mógłby w przyszłości wspomóc jej kontrolę. Model prognostyczny zbiera dane 5 razy na dobę i może oszacować zasolenie wody na kolejne 72 godziny. Samo urządzenie na pewno nie sprawi, że zapobiegniemy jakiejś katastrofie, ale jest na pewno bardzo ważnym narzędziem w trakcie decyzji. Bo tutaj oprócz właśnie tego narzędzia są pewne spotkania, na przykład zespołu, który właśnie podejmuje pewne decyzje, czy dane zakłady mogą zrzucać odpowiednią ilość niebezpiecznych substancji. Tutaj oczywiście mówimy zrzut wody zasolonej, czy nie mogą. Te spotkania są w tym momencie raz w tygodniu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało dziś, że od jutra do 16 sierpnia w wodach na styku kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy przeprowadzony zostanie eksperyment. Będzie on polegał na dozowaniu nadtlenku wodoru do wód rzeki za małą elektrownią wodną Pławniowice. Chodzi o wskazanie, czy środek ten skutecznie wpłynie na ograniczenie liczebności złotej algi. W akcji będzie uczestniczyło 15 naukowców i 5 Pułk Chemiczny z Sarnowskich Gór. 3 dni. 15 wypadków. 2 osoby nie żyją, 19 jest rannych. Ten weekend na drogach regionu nie był spokojny. W sobotę w Bieruniu zginął 71-letni rowerzysta potrącony przez samochód osobowy. Tego samego dnia w Mikołowie w wyniku wypadku zginęła 11-letnia dziewczynka. Do tragedii doszło przed godziną 22 na ulicy Owsianej. Samochód osobowy, którym kierowała 46-latka, uderzył w drzewo, a właściwie wbił się między 2 drzewa. W wypadku zginęła 11-letnia pasażerka. W Bieruniu kierujący mini Cooperem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie na rowerze. Samochód uderzył 71-latka. Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. W piątek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sierakowie Śląskim 28-latka wjechała pod pociąg towarowy. Jechała z rocznym dzieckiem. Nieprzytomną kobietę zabrał śmigłowiec ratowniczy. Dziecko nie doznało widocznych obrażeń.
duże gryzonie mogą powodować duże problemy. Populacja nutrii w kaletach rośnie, więc trzeba będzie ją zmniejszyć. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję w tej sprawie. Pochodzące z Ameryki Południowej gryzonie sprowadzono z powodu futra. Gdy przeminęła moda, dużą liczbę wypuszczono. Szybko odnalazły się w polskich warunkach. Niekontrolowany przyrost spowodował, że gatunek został zakwalifikowany do grupy podlegającej eliminacji. Możliwe są dwie ścieżki. Uśmiercenie albo przekazanie do specjalnego azylu. Łukasz Kądziołka. Tutaj nutrie są, choć sporo osób ich nie widziało. Nie, my nie zauważyli, naprawdę. My też ich nie zauważyliśmy, jednak leśnicy potwierdzają, że w kaletach nad Zieloną pojawiły się już kilka lat temu. Na początku były to pojedyncze sztuki, a teraz gryzoni ma być więcej. To już nie ciekawostka, tylko problem. Tak jak nasz rodzimy bóbr, tak nutria, gnieździ się w norach. Zbiorniki na Zielonej są zbiornikami sztucznymi. Każde przekopanie grobli powoduje jej osłabienie. A to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych dla ludzi sytuacji, na przykład podtopień. Poza tym nutrie niszczą miejsca gniazdowania ptaków, choć to ludzie są winni tej sytuacji, ponieważ nutria sama w środowisku naturalnym się nie pojawiła. Ich obecność w rybniku czy jaworznie to wynik wypuszczenia gryzoni przez człowieka. To tak naprawdę bezdomne zwierzę. Około 200 osobników. Wiadomo, że też nie znamy dokładnej liczby, bo ciężko wszystkie policzyć. Tyle nutrii ma żyć w kilku lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Zwierzętami pochodzącymi z Ameryki Południowej trzeba się zająć, ponieważ jest to gatunek obcy, inwazyjny, którego populacja cały czas rośnie. Teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podjęła pierwsze kroki w celu rozwiązania tego problemu. Odłowienia nutrii i albo przekazania ich do miejsc, które mają zezwolenie na przetrzymywanie tych zwierząt, albo do ich eliminacji, czyli uśmiercenia. Najbardziej prawdopodobny jest ten drugi sposób. Zwierzę traktowane jest jak atrakcja i często dokarmiane przez mieszkańców miast. Jednak nikt nie zainteresował się ich losem na dłuższą metę. Do tego, że nutrie trzeba będzie zabić, doprowadzili również ludzie, a można było tego uniknąć i zapewnić im azyl, który mógłby pełnić nie tylko funkcję schronienia dla tych zwierząt, ale także edukacyjną, tak? Bo to też jest ważne, to jest po prostu pokazanie odpowiedzialności. Niestety nic takiego nutrie te nie otrzymały i dotyczy to każdej jednej lokalizacji. Finalnie jakby ta eliminacja, która mogłaby polegać na odłowie i umieszczeniu w azylu dla zwierząt, z uwagi na brak takich miejsc, właściwie kończy się tym, że są to zwierzęta odławiane i po prostu usypiane przez lekarza weterynarii. Wygląda na to, że niebawem nutrii, które przez wiele osób były traktowane jako maskotki, nie będzie już można spotkać. W całym województwie śląskim mają zostać odłowione do końca tego roku. Producent paluszków beskidzkich wznawia produkcję. Dokładnie miesiąc po tym, jak w wielkiej hali produkcyjnej wybuchł pożar. W nocy z 12 na 13 lipca spłonęło ponad 40% powierzchni zakładu firmy Aksam w Malcu koło Oświęcimia. Dziś odbyło się uruchomienie części hali. Produkcja działa na poziomie 60-65%. Fatima Orlińska. Pierwsza paleta słonych przekąsek po czterotygodniowej przerwie zjechała dziś z taśm produkcyjny. Tylko w ciągu jednej doby w hali, która właśnie wznowiła pracę, produkowanych jest około 50 ton produktów. Jeszcze miesiąc temu przedsiębiorcy z Malca załamywali ręce, a dziś, widząc jak zakład tętni życiem, przyznają, że czują ulgę. Bo choć pożar przyniósł milionowe straty, to dzięki zaangażowaniu wielu osób stosunkowo szybko udało się wznowić pracę. Częściowo pożar uszkodził przez lufty, część ściany frontowej u samego szczytu spaliła się. Taśmociągi się spaliły, detektory metalu, wagi przelotowe. W ciągu tych 4 tygodni udało się to wszystko zreperować, zakupić nowe części. Załoga pracowała naprawdę z pełnym poświęceniem. I dzisiaj mamy tego efekt, że mogliśmy tutaj wznowić produkcję dzięki tej hali. Doszliśmy dzisiaj do jakiejś 60-65% wydajności sprzed pożaru. Kiedy w nocy z 12 na 13 lipca w zakładzie pojawił się ogień, w hali przebywało wówczas około 100 pracowników. Na szczęście żadna z osób nie ucierpiała, a tuż po zakończeniu działań służby prezes poinformował, że pracy nie straci nikt.
Dodatkowo dziś prezes deklaruje, że liczba załogi zwiększyła się, ponieważ kilka osób w czasie, gdy wybuchł pożar, było w trakcie rekrutacji. Mamy plany na kolejne uruchomienie kolejnych linii produkcyjnych. Udało nam się wynająć halę tutaj niedaleko sąsiadującą z nami, gdzie już na jesień wznowimy produkcję paluszków o smaku sera i cebulki. Na tej hali, gdzie teraz się znajdujemy, również będziemy w stanie jeszcze maszyny zamontować. Dziś już czuję ogromną radość i wdzięczność. Jeszcze do niedawna, jak było niepewne, jak zanim uruchomiliśmy tą halę, czułem również obawy, że półki sklepowe będą puste, że naszych produktów zabraknie. Dziś, kiedy wiem, że jesteśmy w stanie produkować, czuję ogromną wdzięczność za tą falę pomocy, która nas spotkała. Nim produkcja zostanie wznowiona w pełni, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Firma podjęła już działania w kierunku uruchomienia jej w nowym budynku, niedaleko miejsca, gdzie dziś stoi zakład produkcyjny. Załoga dziś przyznaje, że hałas, który wydają maszyny, to najlepsze, co można usłyszeć. Nie wiedziałem tak naprawdę, jak to wszystko będzie później wyglądać. Co dalej tak naprawdę z nami? Te decyzje, które podjęło szefostwo tak naprawdę, że nikogo nie zwalnia, że dalej walczymy razem, wspólnie i będziemy odbudowywać tą firmę, to było tak naprawdę coś bardzo przyjemnego dla mnie. Przez cały miesiąc wychodziłem z biura, tutaj mam obok biuro tak naprawdę bez ubrania na produkcję. Od dzisiaj będę mógł dumnie znowu to ubranie nosić tak naprawdę, więc jest to ogromna radość, że wracamy tutaj z produkcją. Jak mówią przedstawiciele firmy, piece i maszyny, które udało ocalić się z pożaru, już we wrześniu trafią na halę produkcyjną po serwisie, dzięki czemu moce przerobowe dodatkowo się zwiększą. Tej nocy niebo rozświetlą spadające gwiazdy. Astronomowie spodziewają się maksimum roju Perseidów. Jeżeli pogoda pozwoli, możliwe będzie zobaczenie nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Wprawdzie rój możemy obserwować już od połowy lipca, przed nami jednak jego największe natężenie. Choć potocznie mówi się o nich spadające gwiazdy, to okazuje się, że niewiele mają z nimi wspólnego. Perseidy, czyli rój meteorów, to pozostałości po komecie, która co 133 lata przecina orbitę Ziemi, a w warkoczu ciągnącym się za nią zawiera drobinki pyłu. Te, wpadając w ziemską atmosferę, jonizują, zostawiając za sobą poświatę, którą jako zmasowane zjawisko możemy obserwować na niebie. I taka okazja będzie dzisiejszej nocy. Perseidy w momencie kulminacyjnym można podziwiać właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a obserwacje te każdego roku przyciągają prawdziwe tłumy. W województwie śląskim tradycyjny już wspólny pokaz organizuje Planetarium Śląskie. Przed pomnikiem Kopernika rozpocznie się on o 21:00. Po raz 9 wspólne obserwacje nieba organizują również Piekary Śląskie pod Kopcem Wyzwolenia o godzinie 20:00. Zjawisko może być dobrze widoczne także z Pustyni Błędowskiej, gdzie mieszkańcy regionu zapraszani są od godziny 19:00. Na Noc Perseidów 14 sierpnia z kolei zaprasza Mikołowski Ogród Botaniczny. Do obserwacji Perseidów nie są potrzebne żadne instrumenty optyczne. Wystarczy bezchmurne niebo i przestrzeń bez natłoku sztucznego światła. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.